wszyscy, no jesteśmy na tegorocznych eliminacjach półfinału konkursu Miss Polonia 2021-2022. Ty jako laureatka, będąc członkinią danego jury, czym kierowała się przy ocenianiu poszczególnych kandydatek, a dla przypomnienia mieliśmy dzisiaj 100 osób? Kierowałam się przede wszystkim pewnością siebie, która bije od dziewczyn na scenie, umiejętność chodzenia na obcasach, ponieważ to jest bardzo ważne, oraz taka ogólna prezencja, prawda, swojej osoby, żeby wypaść jak najlepiej. Wiadomo, liczy się również ładna buzia, ale także na przykład umiejętność angielskiego, ponieważ jak wiadomo, wszystkie dziewczyny muszą, które będą reprezentować Polskę w przyszłych konkursach, muszą właśnie się komunikować również po angielsku. Także myślę, że te aspekty. A czy już masz swoje faworytki i jakie to są? Albo które? Mam swoje faworytki, ale na razie nie będę nic zdradzać. Jestem bardzo ciekawa, czy moje opinie pokryją się z jury. Ty osobiście, jakimi cechami, kategoriami kierowałaś się przy wyborze swoich faworytek, które miałyby wejść do finału? Przede wszystkim, tak jak już wspomniałam, umiejętność chodzenia na obcasach i umiejętność ładnego zaprezentowania się na scenie. Myślę, że to są takie główne aspekty, na które patrzę. A jak byś ty miała wspomnieć właśnie, jak to było z tobą, kiedy ty musiałeś przejść przez te wszystkie eliminacje, aby jednak dojść do tego finału? No i oczywiście w trakcie finału zdobyć jedną z koron. No na pewno towarzyszy temu stres, ale właśnie to jest bardzo ważne, żeby umieć sobie z nim radzić. Także ja cały konkurs wspominam bardzo pozytywnie, jako cudowne doświadczenie. Na samo zakończenie powiedz, czy ciężko dla jury, będąc członkinią jury, wybrać właśnie te kilka osób spośród tych 100 osób, kiedy tak naprawdę dziewczyny no czasami niewiele się różnią się. Wszystkie niby są podobne, ale jednak się różnią się. Moim zdaniem bardzo trudno, dlatego że każda dziewczyna jest inna, każda dziewczyna ma coś w sobie i większość tak naprawdę to są po prostu nieoszlifowane diamenty i z każdej tak naprawdę dziewczyny można wyłonić coś pięknego, także naprawdę decyzja będzie bardzo trudna. A czy z tych wszystkich dziewczyn, które dzisiaj miałaś okazję obejrzeć, zobaczyć, czy są modelki, fotomodelki lub na przykład zawodowe modelki? Powiem szczerze, że niektóre twarze kojarzę, ale z Instagrama.